Nastrojowe, magiczne i liryczne, takie były ostatki z francuską piosenką w Centrum Sztuki Mościce. Paryski karnawał od wielu lat sprawia, że mieszkańcy Małopolski chętnie poznają artystyczne oblicza Francji. I tak jest również w tym roku. Będzie muzycznie za sprawą Iwony Konieczkowskiej, aktorki, wokalistki związanej m.in. z Teatrem Ludowym, Teatrem Stu. Przypomni niezapomniane piosenki francuskich bardów. A warto wspomnieć, że ta wokalistka, ta aktorka zwyciężyła w przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Była też laureatką konkursu, ogólnopolskiego konkursu piosenki francuskiej. Koncert zapowiada się cudownie w towarzyszeniu fortepianu i akordeonu. Oprócz muzycznych wrażeń przybyli goście mieli okazję poznać biografię Coco Chanel. O burzliwym i trudnym życiu ikony mody opowiedziała Sylwia Kołowacik, autorka bloga O północy w Paryżu. W Paryżu tak naprawdę zakochałam się już dużo wcześniej. Zaczęło się to od artystów i tak naprawdę od impresjonistów i od wszystkich, którzy wydeptywali tam swoje ścieżki. Strasznie imponowało mi i fascynowało mnie, może raczej fascynowało okres końca XIX wieku i XX wieku w Paryżu, ponieważ to była taka kolebka artystów, którzy zjeżdżali tam z całego świata i to było niesamowite, że w jednym miejscu spotykało się tyle wpływów i różnych kultur. No, strasznie na mnie to wywarło wielkie wrażenie i po prostu zaczęłam kopać informacje, zbierać mnóstwo książek na ten temat. I ponieważ ciężko było mi znaleźć takie miejsce w internecie, postanowiłam sama je stworzyć. Stworzenie bloga dało autorce wiele możliwości, m.in. poznanie osób o podobnych zainteresowaniach. Od 6 lat w Centrum Sztuki Mościce francuskie ostatki cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Piosenka francuska, muzyka francuska, jak to powiedział kiedyś Karl Lagerfeld, to jest taka piosenka, że kiedy ktoś kochał albo kocha, to na pewno sięgnie po muzykę francuską. Zresztą podobnie mówi Michał Bajor. Owszem, jest to koncert kameralny i taką kameralność chcemy zachować ze względu na bliski kontakt z artystami, ale praktycznie zawsze mamy pełną widownię i to nas bardzo cieszy. Są stali bywalcy, pojawia się również nowa publiczność. Cudownie, francuski styl trwa i trwać będzie. Na zakończenie wyjątkowego wieczoru, oprócz wspomnień i muzycznych doznań, widzowie mogli także spróbować francuskich dań oraz obejrzeć film pod tytułem Moja miłość. Organizatorzy już dziś zapraszają na kolejną edycję.